Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Lublinie zorganizowano w Parku Leśnym, atrakcji nie zabrakło także w centralnej części Zielonego Kompleksu. Historyczne wydarzenie przyciągnęło tysiące odwiedzających. I tym razem w parku na obrzeżach miasta pojawili się rekonstruktorzy i dioramy historyczne oraz szereg innych atrakcji, które przybliżały odwiedzającym historyczne fakty. Taka forma przekazywania historii, kultury i tradycji pozwala na empiryczną weryfikację wiedzy serwowanej w szkole bądź internecie. Ewentualnie jak się szuka w internecie lub się coś bardziej rzuca na oczy, to już można powiedzieć, że o, to widzieliśmy, to było tutaj, no, to może było inaczej. No i te wszystkie sprawy empiryczne zawsze będą miały przewagę nad jakimiś wymyślonymi rzeczami i nad tym, co się widziało gdzieś przez szybkę. W Lublinie po raz pierwszy zagościła wizytówka polskiej kawalerii. Od 1982 roku reprezentanci formacji, która przyjechała z Kielc, kultywuje barwy oraz imię 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Lublinie widzowie mieli okazję zobaczyć pokaz kawaleryjski z udziałem pięknych i specjalnie wyszkolonych koni. Te konie są przez lata, przez miesiące w jakiś sposób przyzwyczajane z takim właśnie torem, jak mieliśmy dzisiaj tutaj do czynienia, czyli z tak zwanymi szrankami, gdzie pomiędzy dwoma szrankami ten koń się porusza, tak jak rycerskie konie dawno, dawno temu. Chociaż też nasza formacja bierze czasami udział w różnego rodzaju turniejach rycerskich. Przyzwyczajony jest do głośnej muzyki, przyzwyczajony jest do strzału, przyzwyczajony jest w ogóle do błysku szabli i lancy. Pokaz szarży ułanów podobał się zarówno starszym, jak i młodszym widzom. Bardzo się podobało, no, realistycznie jest to wszystko przedstawione. Podobało się, tak. Dzieci były, ona jest zwierzęca, także jej to bardzo, ale synek też zapatrzony był. W Parku Leśnym pojawili się także przedstawiciele sił zbrojnych z kraju kangurów i eukaliptusa. Rekonstruktorzy wcielający się w wojska z odległej Australii zaprezentowali swoje umiejętności podczas walki w okopach. Udział tych wojsk w starciach Wielkiej Wojny był znaczny. Australijskie wojska walczyły między innymi w największej operacji desantowej I wojny światowej. Walki pod Gallipoli, 1915 rok. No zakończony jakby no troszeczkę taką kompromitacją sił brytyjskich, sił właśnie sprzymierzonych. Natomiast od 1916 roku wojska australijskie pojawiały się już na frontach na froncie zachodnim, we Francji, we Flandrii, głównie tam, gdzie oddziały brytyjskie. Odwiedzający Park Leśny mieli okazję zobaczyć rekonstruktorów wcielających się w żołnierzy frontów I wojny światowej. Były to m.in. wojska armii carskiej oraz przedstawiciele armii austro-węgierskiej, czyli głównego prowodyra wybuchu Wielkiej Wojny. Mamy kilka perełek, ciekawostek, które są na pewno unikatowe, to znaczy wojska niemieckie, pruskie, które mają silny wydźwięk polskości, czyli właśnie wojska pruskie, ale formowane na terenie Wielkopolski. Mamy wojska Commonwealthu, czyli możemy zaprezentować właśnie żołnierzy przedstawiających wojska australijskie, brytyjskie, nowozelandzkie. Rekonstruktorzy wcielający się w żołnierzy z frontu I wojny światowej zaprezentowali widowiskową walkę w okopach. Ich realistyczny pokaz pełen huków, wystrzałów i dymu zgromadził liczną widownię. Podobnie jak zorganizowana tam wystawa obrazująca życie żołnierzy, które podczas trwającej tygodniami walki z wrogiem toczyło się głównie w okopach. Bardzo ładnie tu jest zrobione. W ogóle pierwszy raz jestem pod wrażeniem. Przyjechaliśmy zobaczyć i no jest fajnie, ładnie. Wszystko jest interesujące i ma swoją historię. Bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Dużo można się nauczyć i co najważniejsze, syn bardzo zadowolony. Jemu się podoba, bo jest fanatykiem wojska. To jest fajnie. Wszystko mi się tutaj podoba o wojsku. I przyjadę też, zawsze tutaj będę przyjeżdżał na jakieś wystawy i tak dalej. No coś wspaniałego. No, są to wspomnienia z lat I wojny światowej. Może nie wszyscy się na tym znają, ale kto jest oczytany w tym kierunku, to może sobie tutaj z kimś podyskutować. Plenerowe wydarzenie przyciągnęło także odwiedzających spoza naszego regionu. Jedną z takich osób był pan Marcin Lutomski, pasjonat historii, rekonstruktor, a także muzealnik z Wielkopolski.
W Poznaniu otworzyliśmy Poznańskie Muzeum Pyry, ponieważ no w Poznaniu nic tak jakby nie jest charakterystycznego jak te ziemniaki, czyli u nas nazywane gwarowo-pyrą. I przedstawiamy tam całą historię ziemniaka, od tego jak on się pojawił w Europie, ile mamy jego odmian, prawda, jak się pojawił w Polsce, co się robi na wykopkach i wiele, wiele różnych innych ciekawych rzeczy. Oraz mówimy o zastosowaniu ziemniaków, których są naprawdę setki, jeśli nie tysiące. Sposób, w jaki w Lubinie zaprezentowano historię, także na znawcy tematu zrobił spore wrażenie. Jako osoba, która zajmuje się i odtwórstwem, rekonstrukcją i też w jakiś sposób muzealnictwem, no mogę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ całe to przedsięwzięcie jakby łamie te stereotypy muzealnicze, gdzie no te przysłowiowe kapcie i wszystko po prostu za gdzieś jakimiś szybami. Tutaj jest żywa historia, ponieważ żyjemy w XXI wieku, przekazy wszystkie są głównie obrazkowe, prawda? I nikogo się nie zainteresuje, mówię tutaj o młodzieży czy dzieci, jakimiś treściami wielkimi, naukowymi, prawda? To wszystko musi być łatwe, podawane w przystępny sposób i przekazywane właśnie w taki sposób, jak tutaj to ma miejsce, czyli w sposób żywy, w sposób ciekawy, w sposób jakby taką niesamowitą zaangażowaniem i pasją. Życiową pasją grupy rekonstrukcyjnej z Zabrza są przede wszystkim rowery oraz moda z ubiegłego wieku. Podczas wydarzenia historycznego w Parku Leśnym można było obejrzeć pokaz wielu modowych perełek z lat 30. i 40. Staramy się pokazywać jak najwięcej oryginalnych elementów garderoby z epoki, natomiast część rzeczy szyjemy według oryginalnych wykrojów. Staramy się, żeby dobór materiałów, żeby fasony były tak jak z epoki. A także prezentacje kolekcji zabytkowych jednośladów. Jeden z takich najciekawszych rowerów to jest rower transportowy Orkan z bardzo dużym bagażnikiem z przodu. To był rower, który chętnie był wybierany przed wojną przez sklepikarzy. Służył tak naprawdę do rozwożenia towaru do klienta. Pokaz pięknych, leciwych rowerów był także częścią trzeciego lubińskiego zlotu pojazdów zabytkowych. Maszyny z historią wybitą na licznikach także można było podziwiać w Parku Leśnym w Lubinie.